Polska. Obecnie przypominamy Państwu, że można nas słuchać na Tak się poznałyśmy. To ja zadzwoniłam. Dzień dobry. Dobry. Pani Krysia? Jestem Marta. Byłyśmy umówione. A, tak, tak. Proszę, proszę. Dziękuję. Mogę powiesić? No, bardzo przepraszam. Ale za co? No, za bałagan. No, proszę nie przepraszać, przecież nic się nie stało. Proszę mi powiedzieć, kiedy zrobię coś nie tak. Nigdy nie byłam w takiej sytuacji. Właściwie to ja nie wiem, jak się zachować. Pani Krysia jest po wylewie i udarze. Potrzebuje pomocy. To dla niej trudne chwile. Zawsze była bardzo aktywna i nie może pogodzić się z nową sytuacją. Mój dziadek. On pochodził z Kielecczyzny i pamiętam, że robił taki wielki kotlet schabowy na cały talerz, a do tego rosół z ziemniakami. Ha, moja mama gotowała pyszny rosół z kluseczkami. Z kluseczkami. Takiego to nie jadłam. To ja pani kiedyś ugotuję. Ja zaniosę, pani Krysiu. Smakuje pani? Bardzo. Dziękuję. Ja dziękuję. Pani Krysiu. Poczułam się dzisiaj u pani jak u babci. Dziękuję. Bo my zmieniamy świat wokół siebie. Ważne są dla nas wolność, wolontariat, ekologię. Dołącz do nas, nieważne skąd jesteś i ile masz lat. Dobrych ludzi jest więcej. Chodź z nami. Wielkie rzeczy zaczynają się od małych kroków. Chodź z nami. Nie damy się zatrzymać. Chodź z nami.